Dziękujemy serdecznie za udział w naszej imprezie. Mamy nadzieję, że pomimo tych kilku naprawdę wpadek się Państwu podobało i już sobie rezerwujecie kolejne weekendy na spędzenie w naszym towarzystwie. Proszę Państwa, ja wiem, że wszyscy jesteście zmęczeni, więc najszybciej jak tylko można zróbmy to, co należy się zwycięzcom na każdych zawodach, czyli podium, brawa, oklaski, nagrody. Przypominam, proszę Państwa, że po tym wszystkim, jak dostaniemy nagrody, to jeszcze oczywiście będzie losowanie nagród wśród wszystkich uczestników. My te nagrody po prostu tutaj wystawimy i będziemy losowali imię, nazwisko. Dana osoba przychodzi i wybiera sobie jedną dowolnie przez siebie wybraną rzecz. Proszę Państwa, ja pozwolę sobie zacząć z racji najmłodszego wieku dzieci od trasy turystycznej, turystyczno-rekreacyjnej kategorii rodzinnej. Proszę Państwa, miejsce trzecie to jest pani Małgorzata Wyrozumska, Wojciech Wyrozumski i córka Zosia. Brawo! Proszę Państwa, miejsce drugie to jest Franciszek Hajduk, Jolanta Wozińska i Milena Wozińska. Brawo! Łukasz! I proszę Państwa, miejsce numer jeden, czyli zwycięzcy. Tata i syn, chyba aż odległego Cieszyna, Bartłomiej i Dawid Balcer. Brawo! Słuchajcie, chwila dla reportera. Popatrzcie w ten obiektyw tego pana, dobra? Tego pana w tej czapce niebieskiej. Pan się z kadry wezmę, nie? Wszystko opraszalskie to nas normalnie. Stań z nimi też. Stań, Marcin. Nie. Widacie nam wiele. Wytnie się. Dobra. No, słuchajcie, turystyczna. Dzięki serdeczne jeszcze raz. Proszę Państwa, trasa również turystyczna, ale poprzeczka trochę większa. Tam były dwa punkty więcej, tak to nazwijmy. Od oczywiście miejsca trzeciego, same osoby dorosłe już bez dzieci, miejsce numer dwa, a nawet trzy. Ekipa Częstochowy, Ania i Grzesiu Ząbkiewicz. Brawo! Miejsce numer dwa, pan Kamil Kupka i Marek Czernachowski. Czernachowski. I proszę Państwa, miejsce na najwyższym stopniu podium. Siostra i brat, albo małżeństwo, Karolina i Daniel Wojtyra. Brawo! Barwa jednego z naszych sponsorów. Tak. Bo miałeś mapę, ty nie wcześniej. Żartowałem. Tak? Sekunda jeszcze tutaj. Okej, okay, wielkie dzięki. Proszę Państwa, teraz trasa piesza, 30 km. Mamy już zwycięzców i wśród kategorii kobiecej, i kategorii męskiej. Zatem zaczynamy od, tak się wyrażę, końca. Kobiety, miejsce trzecie, pani Magdalena Krause plus pies Kobe. Można chcieć. Dobry.
Miejsce numer dwa, proszę państwa, Agnieszka Dolińska i pies Tesla. Brawo Tesla! I proszę państwa, miejsce numer jeden, królowa jest tylko jedna, Hania Marszałek! Pani Mesta! Pani Mesta, witam! No i proszę państwa, kategoria ta sama kobieca, ale mężczyźni. Czyli nie ta sama, tak? W sensie miejsce trzecie, ex aequo, również Cieszyn i Zamarski, gdziekolwiek to jest, nie pytajcie. Maciej Pącz i Piotrek Pilak, brawo! Potem do domu, nie? Dobra. Nie, ja pokazuję, tylko żeby trzymał. Miejsce numer dwa, proszę państwa, Robert Zugaj. I proszę państwa, miejsce numer jeden, 12.02, czyli 2:47, Łukasz Bluza. Brawo! Aha! Kasi Stoch wygrał na marginesie. Po pierwszej serii jest pierwszy. Okej, sorry. Dobra panowie. A w jakiej kafe? Dziękujemy. Proszę państwa, na chwilę obecną mamy jeszcze zwycięzców rajdów przygodowych trasy Open, ale kategorii męskiej. Czyli za chwilę będziemy witali czterech mężczyzn i później jeszcze z trasy profi, czyli tej trasy, która ruszała wczoraj o północy, mamy zwycięzców kategorii męskiej, no zwycięzców, czyli miejsce pierwsze. Zaczynamy od trasy Open, proszę państwa. Miejsce numer 3, niejaki pan Tomasz Ligocki. Proszę państwa, miejsce numer dwa. Na razie przygotowym to było łączenie i biegania, i rowerów. Panowie Jarek Borgiel i Jan Byrczek. Jesteście panowie? I proszę państwa, zwycięzca trasy Open, niejaki pan Marcin Ziebło. Tak? Dobra, dzięki za to, panowie. Proszę państwa, halo, halo, proszę państwa, ci z państwa, którzy mieli okazję
czy mieli chęć gdzieś tam podziałać z aparatem fotograficznym na trasie i mają jakieś fajne zdjęcia swoje czy czegoś ciekawego, to oczywiście prosimy o ich nadesłanie. My, ja myślę, jutro utworzymy taką galerię w pierwszej kolejności z tej trasy, która ruszała jakby o północy, bo te zdjęcia wszystkie po prostu mamy z tej trasy takiej no, najtrudniejszej, najdłuższej. Natomiast jeżeli macie Państwo ochotę do jutra, do 20, przesłać nam swoje zdjęcia z trasy i poniedziałek, wtorek wrzucimy galerię z tych tras, które startowały dzisiaj w sobotę. Ale do meritum. Proszę Państwa, zwycięzcami trasy Profi 14 bodajże godzin, bo to chyba panowie niedawno wrócili, zespół AR Team Polska, Maciej Mierzwa i Maciej Marcjanek. Brawo! Nagród. No, znaczy kilka dzieci, bo to będzie większy. Jasne. Właśnie, proszę Państwa, ja czytam, panie dziewczyny, dzieci losują numer, ja czytam nazwisko i te z Państwa, które wylosowało, prosimy podchodzić i wybiera jedną dowolnie przez siebie ulubioną rzecz, dobra? Czekaj, możecie losować? Słuchajcie, 87 Maciej Marcjanek. On poszedł. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, sorry, taka sytuacja. Michał Łukaszek. Michale, jedna rzecz jest twoja, dobra? Okej, co mamy dalej? Miśki? 43. To jest super. Konstanty Stojek. Dobra, Konstanty, jedna rzecz, dobra? 97. Piotr Frączek. Jesteś, Piotrze? Jesteś. Dobra. Wybierasz sobie coś? Tam jest maść. Dobra. Dobra, Miśki, co macie dalej? 68. Zrobił blubę, wypalił. Natalia Skowrońska. Jesteś na targu, tak? Dobra. Numer 4. Oliwia Cieślak. Dobra. 52. 92, sorry. Hela Dudkiewicz. Jesteś, Helu? Jest Helka. 32. Łukasz Turczanik. Turczanik. Łukaszu, jesteś? Dobra, super. Dziewięćdziesiąt pięć pani ma.
Grzegorz Ząbkiewicz. "26 tu mi pan mówi. Robert Wojt. "84. Katarzyna Łukaszek. "27. Jan Kocurek. Tak. "23. Bartłomiej Balce. 'Paulina Wałachowska. 49. Franciszek Hajduk. 14. Dagmara Rodek. 29. Kamil Niesporek. Kamilu, jesteś? Jest, ale inny Kamil. 68. Było, tak? "10. Bartłomiej Pikiewicz. 94. A to już było, Miśku, to już nawet numer wylosowałem. 16. Kura Monika. Monika, jesteś? Nie da się do ciebie. Grażyna Kurzacz. 9. Nie ma. Juliusz Wojt. 88. Kuba Stanny. Jeszcze raz dzięki za imprezę. Wybierz do zobaczenia następnym razem. Tak, to jest.